Do środka. Ale dobre te żelki. Co? Zakaz jedzenia w klasie? Muszę jeść szybciej. Lepiej, żebyś nie miała jedzenia przy sobie. Nie wytrzymam. Proszę to wziąć. Jak śmiesz się sprzeciwiać? Dość! Zabrać mi ją sprzed oczu! O nie! Pomóż mi! Nie chcę tam trafić. Żadnych kieszeni? Muszę coś wymyślić. Wiem! Nałożę żelki na spinacze. Uroczo, nie? Nikt nie pomyśli, że są jadalne. Gotowi? No to jedziemy! Stój! Masz jakieś jedzenie? Względnie czysto. Co? Nie, nic nie mam. Doprawdy? Ja... Mów śmiało. Nic nie mam. Chyba mówisz prawdę. Do środka. No prawdę? Dziękuję. Dziwna dziewczyna. Udało mi się. Czas na nagrodę. Mała dawka cukru. Nikt nie patrzy? No to gryzę. No, chyba nie. Znasz zasady. To nie fair. A kto to idzie? Tak, wpadł mi pewien pomysł. Chyba robiłem już kanał. Chyba czysto. No i dobra, lecimy. Wypróbujmy nowe wdzianko. Dobry, jestem dentystą. To ja pójdę do gabinetu. Wyglądał nawet znajomo. Jest tu kto? Nikogo nie ma. Wreszcie można zdjąć przebranie. Haha, recepcjonistka mnie nie poznała. I nie kapnęła się, że kitel jest pełen słodyczy. I to z samych najlepszych. Niczego mi nie zabierze. Zjem wszystko, co tylko chcę. Chodźcie do mnie, prosto do paszczy. Ej, oddawaj mój kitel. O, bry. Sorki za tamto. Muszę się kimnąć. Gdzieś się ładujesz? Obowiązuje tu zakaz jedzenia i picia. Ale jak to? No, przecież ich nie wyrzucę. Ej, co tam stoi na półce? Akwarium i rybka. Mam przegenialny pomysł. Okej, mam woreczek i sprajta. Wygląda jak woda. No i żelkowy rekin. Do środka, rybciu. To tylko moja rybka. Jaka urocza. Proszę do gabinetu. Rybcia, pięknie dziękuję. Poczekaj chwilkę, okej? Czas na łyczka. Ale dobry ten rybny sprite. Ej, co ty rob... mój błąd. Coś mi się przesłyszało. Mało brakowało. Znowu to słyszę. Ten dźwięk. Miałem wrażenie, że ktoś coś pije. Przyłapię ją na gorącym uczynku. Aha! Zaraz, co ty wyprawiasz? Nie! Nie zjadaj tej rybki! O nie!
Zemdlał. Trudno, wezmę łyczka. Dobra, kto następny? Ręce w bok. O nie, sprawdzają, czy nie mamy jedzenia. Co my zrobimy z czekoladą? Musimy ją ukryć. Ej, ziomek, teraz ty. Jaja se ze mnie robisz? Przecież widzę, co masz w rękach. Oho, rzeczywiście, daj mi chwilę. Spójrz na tę sztuczkę. Tada! Czekolada zniknęła! Teleportowałem ją do niej. Ohoho, jak to zrobiłeś, stary? Ale ja to wezmę. Dobrego wieczoru! Musiałeś dać mu moją czekoladę? Musiałem, ale spoko, przecież mamy moją. Ale dobra ta czekolada. Cześć, przyszłam na balangę. Ej, zero jedzenia i picia. No, ale przecież nic takiego nie mam. Agu Morzujka, wypluwaj do szklanki, ale już. Mogę już iść? Stój, jeszcze cię przeskanuję. Tak na wszelki. No nie wiem. Coś tu nie pasuje. O, twoje włosy. O nie, o nie, o nie. Dalej coś nie pasuje. Nie ruszaj się. Znajdę wszystko, co ukrywasz. Dobra, inspekcja skończona. Teraz możesz wejść. W końcu. Ale tu fajnie. No i wreszcie mogę co nieco zjeść. Mamba. Łatwo się ją modeluje. Położyłam ją na sztuczne paznokcie. Jak tylko nabrały kształtu, nałożyłam je na palce. I tak po prostu mamy słodziutki manicure. Każdy paznokieć to smaczna przekąska. Kciuk oczywiście też. Manicure gotowy i można iść na dyskotekę. Czas na małe co nieco. Czy ona właśnie zjadła swój paznokieć? Co? Matko, ale to obleśne. Idziemy stąd. Ej, żadnego jedzenia, rozumiemy się? Paszła, wróć jak się ich pozbędziesz. Okej, sprawdźmy, czy niczego nie ukrywasz. O nie, nie może znaleźć moich słodyczy. Hej, on ma naszyjnik. Mam pomysł. To na pewno przejdzie. Genialne. Voilà, pochwalę się nową biżuterią. Co my tu mamy? Czyściutko, zapraszam. Udało się. A teraz szybkie, małe coś. Czy ona je swój naszyjnik? Też to widziałeś? Hej, poczęstujesz nas? Pewnie. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dobre. Okej, nie denerwuj się. Oddychaj. Mój pierwszy pokaz mody. Ciekawe, czy przyszło dużo osób? O, teraz jeszcze bardziej się denerwuję. O, czyje to słodycze? M&M'sy zawsze mnie uspokajają. Poczęstuję się. Och, od razu lepiej. Och! Lili, co to ma znaczyć? To ma być moda? Masz minutę, żeby się przebrać. Och, a mówili, że moda jest obiektywna. Nie mam nic innego przy sobie. A może mam? Chcecie podrasować stary top? Wykorzystajcie słodycze. Wystarczy je przykleić na jadalny klej. Użyjcie różnych kolorów i stwórzcie ciekawy wzór. Uwaga! Nadchodzi prawdziwa ikona mody. Wyglądam zjawiskowo. Wow!
Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jestem pod wrażeniem. Nie wiem, czym się tak denerwowałam. Stres nie istnieje. Pycha. Smacznego. Im więcej jem słodyczy, tym lepiej mi idzie ta matematyka. Hej, złotko. To wszystko twoje? Zapomnij. Twoje zęby mi kiedyś podziękują. Dobrze, że trochę schowałam. Uwielbiam pianki. To moje ulubione słodycze. Słodkie uniesienie. Lili? Kocham cię, mamo. No nic. Zaraz. Chyba mam zwidy, a może jednak nie. O, przyłapana. Wiedziałam. Jak mogłaś mnie okłamać? Dawaj to. Masz szlaban. Ach, tak. Mam coś jeszcze. Ale co, jeśli mnie przyłapie? Chwila. Chodźcie tu, rybki. Woda nie będzie mi już potrzebna. Wolę Sprite'a. Wygląda identycznie, co nie? Zwłaszcza teraz. Wezmę łyczka, zanim wróci. Pycha. Ach! Uczysz się? Widzę, że się zrozumiałyśmy. Dobrze, ucz się, kochanie. Uff, co z oczu mamy, to z serca. Jak mam je wnieść? Mam za mało kieszeni. Ochrona mnie nie wpuści. Nie, to się nie uda. A może... Zapomniałem o tych kieszeniach. Uff. Stać! Co wnosimy? Zaraz zobaczymy. A cóż to? Wypchana bielizna? Dobra. Zadowolona? Przyłapany. I co mam teraz zrobić? Ty, mam świetny pomysł. Weźcie średnią miskę, wsypcie słodycze i hop, pod spodnie. Stop. Zobaczmy, co tym razem. Chyba nic. Dzięki. Wow, to dopiero niezły widok. Uhu, udało się. To dopiero happy ending, nie? O, matko. O, panie. Chodźmy. No cześć. Komu słodycze? Najlepsza noc ever. Stać. Żadnego jedzenia. Rąż się do góry. Już. Matko. Okej, czysto. Ja też mam podnieść? Co? Zero jedzenia? Nakryje mnie jak nic. A tyle mi zostało. Jej włosy są podobne, nie? Dawaj, myśl szybko. No tak. Zrobię z nich zielone dredy. Dobra, czysto. Ja? Uwaga, idę. Masz pan jedzenie? I tak je znajdę. Luz. No?
Szamie mówisz nie. Spoko, to nie rusza mnie. Przyszedłem się pobawić, a nie lipnę papu trawić. Zasady znam, nie jestem dzban. Wpuści mnie pani i będę grzeczny. Zło jest do bani. Ty, naprawdę niezłe. Zostaw szamę w domu. Ha, to było dobre. Do środka. Fajne włosy, stary. Mówisz? Smakują jeszcze lepiej. Wow! No wiem. Mogę? Ach, moje ulubione. Dobrze, że zamknąłem swoje rzeczy w szafce. Mój plecak zaczynał się robić ciężki. Całkowicie zapomniałem, co mam w kieszeni. 30 cm gumy do żucia. Zaraz obleję brudem z podłogi. Szybko łap ją, zanim spadnie. Nie, moja guma. O, blech. Chyba, że lubisz kurz, włosy i jakieś brązowe coś po gumie. To naprawdę odrażające. Co się stało z gumą? Fu, zabieraj to ode mnie. Po co ci moja taśma? Zobaczysz. Wiecie, że podajnik do taśmy można połączyć z gumą do żucia? Krok pierwszy. Pomalujcie podajnik tak, żeby był fajniejszy. Na razie wygląda nieźle. Teraz wystarczy włożyć do środka gumę do żucia. Cześć, Lili, co tam? Cześć, Kevin, co z tą gumą, którą obiecywałeś? Mówisz o tym? Ha? Proszę, częstuj się. Możesz wziąć tyle, na ile masz ochotę. Spóźniłaś się i masz napój. To jest niedozwolone. Ej, dopiero co kupiłam. Dobry, sorki za spóźnienie. Czasami trudno się odnaleźć na korytarzach. Dobra, do środka. Ale mnie suszy, naprawdę chciałabym się napić soku. Masz jakieś picie? Bardzo chce mi się pić. Wow, Lili, dlaczego tak się ślinisz? Halo, jest tam kto? Gdy macie na coś dużą ochotę, od razu to po was widać. Ale okazuje się, że Kevin dobrze wie, jak przemycić picie do kasy. Będziecie potrzebowali kauczukowego case'a do telefonu. Połóżcie go na plastikowej torebce i odrysujcie markerem jego obwód. Zrobione? Zabierzcie case'a i wytnijcie obrysowany obwód nożyczkami. Powinny wam zostać dwa kawałki folii. Potem weźcie papier woskowany i połóżcie na tych krawędziach, które później uprasujecie. Połączcie trzy krawędzie z czterech po obu stronach folii. Powinna wam wyjść swego rodzaju kieszonka. Teraz weźcie kurek z soku, taki jak ten, i posmarujcie podstawę klejem. Zanim wyschnie, włóżcie kurek w mały otwór kieszonki, żeby później służył za ustnik. Następnie weźcie ulubiony sok i wlejcie do kieszonki prawie do pełna. Tylko pamiętajcie o zakrętce. Na koniec posmarujcie zewnętrzną część case'a klejem. Teraz przyklejcie kieszonkę do case'a. Jak wyschnie, włóżcie telefon z powrotem do case'a i cieszcie się smakiem soku z waszej kryjówki. Chcesz łyka, Lili? Matko, tak, myślałam, że wyschnę. Nie musicie się już martwić, że nauczycielka was nakryje. To jest doskonałe. Co jest? Pokaż mi to. Okej. Zaraz. Myślisz, że nie widzę tych słodyczy? Ja... Ile tego tu masz? Końca nie widać. Przepraszam, cukier mi spada. Serio? Nie umiesz czytać? Mam ci to wydziergać gdzieś? Och, te dzieciaki. Witaj, panienko. Poproszę bilet. Dziękuję. Okej. Nie wolno, dopiero zasnęła. Udanego seansu życzę. Nikt ze mną nie zadrze, bo mam wielkie bitki. O, tak. Trochę zgłodniałem. Burczy mi w brzuchu. Ach, już w porządku.
Ło! Niezłe zapasy! Ktoś ma ochotę? Widzisz, wszyscy kochają dzieci. Czekolada dla mnie. Przemycanie jedzenia to moja specjalność. Uda mi się to przemycić do kina? W kieszeni się nie zmieści. Może tutaj? Lipa. Jest za długi. Chyba będę oglądać film głodna. Zaraz, ta taśma się przyda. A może by tak? O, tak. Załóżcie taśmę na rękę i kolejną. I jeszcze kilka. Zakryjcie nawet dłoń. Idealnie. Teraz przyklejcie ulubione słodycze. Dobry wybór, Lana. Przekręćcie ramię, żeby więcej zmieścić. Zostało jeszcze trochę miejsca. Na przykład tutaj. Teraz owińcie wszystko bandażem. Poproście kogoś o pomoc. Wszystko musi być zakryte. Dlatego nie oszczędzajcie. O to właśnie chodzi. Proszę bilet. Zapraszam. Dobry wieczór. Co ci się stało w rękę, złotko? Ała! Mam nadzieję, że film poprawi ci humor. Udanego seansu. Łatwo poszło. Nikt nie patrzy? Tak. Spójrzcie tylko. Zacznę od ciebie. O, dzięki! Chętnie się z wami podzielę. I nikt mi już nie współczuje. Pycha. Ale się zmęczyłem. Miłego wieczoru. O, fajne kule. O nie! Przepraszam. Co to ma znaczyć? A, w nogi! Dlaczego testy są takie poważne? Umieram z głodu. Muszę coś przekąsić. Hej, Jake! O, no pewnie! Daj kawałek! Co to ma znaczyć? Piszcie test! Ale wredna. Czekaj. Patrz na to! Przemyciłem cukierki. Nieźle. U nie. Gdzie ona poszła? Wyczuwam kłopoty. I to niemałe. O, za tobą. Za mną? Nie krzywdź mnie! Mogłem bardziej uważać. Dobrze, piszcie ten test. Ach, nie cierpię jej. Przynajmniej ja sobie pojem. Weźcie wstążkę i nanieście na nią kilka kropli kleju. Potem złóżcie mniejszą wstążkę i dociśnijcie w tym miejscu. Teraz trochę kleju na czekoladki i przyczepiamy je do wstążki. Jak wam się podoba ten naszyjnik? Niebiańska czekolada. Poczęstuje się... Co to? Hej, Jake! Nie rozglądać się na teście. Hej, całkiem nieźle grają. Spokojnie, uda się. Kontrola. Chyba nie macie ze sobą jedzenia, prawda? A co to takiego? Myślałem, że znacie zasady. Mamy tylko takie małe przekąski. Czy słodycze w ogóle się liczą? Nie obejrzycie koncertu, przykro mi. Nie wierzę. Prawie się udało. Nie traćmy jeszcze nadziei. Czekaj. Wypuśćcie powietrze z balona i napełnijcie go ulubionymi cukierkami.
Po prostu wciśnijcie je do środka. Teraz wystarczy ponownie nadmuchać. Najlepiej użyjcie do tego pompki. Wygląda niewinnie, prawda? Okej, wchodzimy. Chwila, czy was już tu nie było? O nie, i znowu to. Na razie wszystko dobrze. Czy teraz możemy wejść? To najlepszy wieczór wszechczasów. Trzeba to uczcić. Czas na coś słodkiego. Juhu! Cukierki na koncercie? Czy jest coś lepszego? Ten metaliczny materiał jest genialny. Mogłem zjeść śniadanie. A, wszystko gra? Serio? Następna modelka. O, ta czerwień jest boska. Co za klasyk. Komuś burczy w brzuchu? Modelki mają na to dobry patent. Przyjrzyj się temu butowi. Że o tutaj? Wow, ratujesz mi tyłek. Cały żelkowy robal. Dzięki. To wbrew zasadom. Oto twój obcas. A teraz leć. Nie ma za co. Brawo, brawo. No dalej, brawa dla niej. Dobrze, co my tu mamy? Kim ona ulicha jest? Wow. Wygląda jak maskotka Michelin. Na co się gapią? Jakby nigdy nie widzieli kobiecych kształtów. Już, już, nie udawajcie takich zaskoczonych. W czym mogę pomóc? Ja tu na pokaz mody. O, zapraszam. Nara. I tak po prostu weszła? Miała wejściówkę. Ej, uważaj jak chodzisz. Weź wyluzuj wory. To tylko moje przekąski. Wow, niesamowite. Pianeczki. I chipsy. Ale Pringlesy są moje. Tak się przychodzi na pokaz mody. Mój pierwszy pokaz mody. Dobry. Co pani ma na sobie? Fajne, nie? Interesujące ciuchy. Ale obowiązuje dress code. Och nie! Nie może pani tak wejść. I konfiskuje chipsy. Już! Proszę... puścić! Po moim trupie! Głupek! Ten to ma tupet. A pani ma tupet, żeby w tym chodzić. Czemu wszyscy są tacy niemili? Nie fajnie. Zaraz. Już wiem, co zrobię. Jestem genialna. Znacznie lepiej, co? Po chipsach prawie śladu. Idealnie. No to drugie podejście. Witam ponownie. Wow, ale piękna sukienka. Jeszcze szczęka panu opadnie. Zapraszam do środka. To dopiero było coś. Wow, rety, ale tu pięknie. Te światła i modelki. Aż zgłodniałam. Mniam. Zaczyna się. Przepraszam. Muszę wiedzieć, kogo pani ubiera. Prawdziwy unikat. Absolutna perfekcja. Dzięki. Zapraszam. Nalegam.